Radio Kraków. Od razu wchodzimy w pewien fundamentalny problem. Są wybitne dzieła sztuki, które należy bardzo długo analizować, żeby, tak powiem, poznać ich wielkość. Ołtarz Wita Stwosza działa trochę inaczej. To się z angielska nazywa impact, uderzenie. To jest, cały ołtarz jest właściwie. Był zbudowany wedle pewnej koncepcji, która polegałaby na tym, że w momencie, kiedy go zobaczymy, uderza nas od razu w swojej wielkości, natychmiast. I dopiero ta kompozycja wymusza analizowanie samego ołtarza. Ale Należy pamiętać, że ołtarz widzimy tylko w, 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 w odpowiedniej, pers pewnej perspektywie. W perspektywie widza, który ma powiedzmy 1,80 m wzrostu, oczy ma na wysokości, co jest ważne, gdzieś tam 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m i patrzy pod kątem do góry. Ale w momencie, kiedy y, miałem tę możliwość y, udania się w podróż po ołtarzu y, na wysięgniku, czyli na y, dźwigu, Potężnym, który właściwie umożliwiał mi wędrowanie w rozmaitych płaszczyznach i w rozmaitych perspektywach, to nagle okazało się, że ten ołtarz on się zmienia w kalejdoskopie w zależności od punktu widzenia. I to są doznania no, niebywałe, ponieważ po pierwsze mają świadomość, że niewielu jest to dane, a po wtóre ekspresja tego ołtarza zmieniała się pod każdym kątem, od góry, z boku, z, z rozmaitych, że tak powiem, odległości. Przy czym yy, 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 sama, sam kurz rzeźbiarski yy, stworza jest tak niesłychany, że on potrafił dokonywać pewnych skrótów perspektywicznych, które umożliwiają oglądanie tego ołtarza właśnie z, z, z tego pierwszego planu, z podłogi, powiedzmy, z posadzki, w sytuacji, kiedy na przykład te same postaci, w widziane dwa metry, trzy metry, cztery metry wyżej, one zmieniają swoje proporcje. I żeby nie być gołosłownym, Matka Boska Zasypiająca. Długość palca to jest mniej więcej długość dłoni, dłoni ręki dorosłego człowieka. Z perspektywy 3 metrów to wygląda to nienaturalnie w jakimś w sposób, natomiast z dołu wygląda to w sposób absolutnie naturalny. Krótko mówiąc, mówię o tych skrótach perspektywicznych, dlatego że to daje pojęcie jakoś, co oznacza wędrować po ołtarzu. Wędrowanie po ołtarzu to jest wędrowanie po rozmaitych ołtarzach, właściwie. Pan fotografował figury z bardzo bliska. Miał pan możliwość spojrzeć im i w oczy, i w twarz, ale fotografował pan także nocą. To chyba dodatkowo tworzyło pewną aurę i klimat. No tak, Bazylika Mariacka w nocy to jest miejsce. Y, które y, no jest zupełnie nie, 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 nieprawdopodobne. Ja mogłem tylko i wyłącznie używać pewnych metafor, y, żeby y, określić swój stan ducha, jak to się ładnie mówi poetycko. Może nie najlepiej, ale poetycko. Y, a jednocześnie światło, którym dysponowaliśmy. Dawało możliwość, profesjonalne światła, dawały możliwość jakby e, wędrowania również e, w, w rozmaitym oświetleniu poprzez ten ołtarz. I on za każdym razem e, zmieniał swój charakter w zależności od cieni, od, 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 od e, barwy światła, e, wysokości światła. <coughs> Więc krótko mówiąc, jest to podróż, czy była to podróż przez ołtarz, jak powiadam, e, szczególna. Noc jest oczywiście wyjątkowa przy tym ołtarzu. To